Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w kolejnym odcinku z Paper Mario Sticker Star. Słuchajcie, ja jestem w Dry Bake Desert i tutaj wam pokażę drugie takie ukryte przejście, które potrzebne jest nam. Więc od razu od tego momentu sobie zaczynam, ale ci co będą grali dojdą sobie po prostu do tego momentu. I tutaj, słuchajcie, zaraz wam pokażę, tylko sobie wezmę jeszcze te naklejeczki. Między tymi dwoma kaktusami, jak wpadniemy i po prostu damy się porwać piaskowi, wpadniemy w taką tajemniczą jaskinię. Zobaczcie. I tu w tej jaskini znajduje się właśnie drugi ten skarb. Ostatnio wam pokazałem, jak zdobyć ten pierwszy. Tutaj sobie zdobędziemy kolejny. Okej, dobra. Jakoś tam chcemy ich, wiecie co, pomijać troszeczkę, żeby nie przedłużać, bo i tak exp, jak widzieliście tutaj, no nie ma czegoś takiego. Wszystko zależy od tego, ile serduszek znajdziemy z życiem. Ataki też zależą tylko od naklejek, więc nie ma sensu z nimi nie ma w ogóle sensu walczyć. Okej, na górze jest ten skarb, właśnie o którym wspominałem. No i mamy drugą tą naklejkę, taką, która będzie potrzebna, aby dostać się do bossa, ale o tym już chyba mówiłem ostatnio. Potrzebujemy jeszcze jednej takiej, więc ja sobie od razu tutaj takie małe cięcie zrobiłem i słuchajcie, przenosimy się do Yoshi Sphinx. Tak, Yoshi Sphinx. Tutaj w tym świecie, w tym worldzie znajduje się właśnie ostatnia ta naklejka, która będzie nam potrzebna, tylko że tu będziemy musieli stoczyć walkę z Kamkiem. Kamekiem, kurczę, do tej pory nie wiem, jak się odmawia jego imię. Po prostu Kamek się nazywa, ale okej, mniejsza z tym. Po prostu będziemy musieli z tym czarodziejem stoczyć walkę, żeby nam dał to, powiedzmy. Siłą musimy mu wydrzeć to. Byliśmy w tym świecie, od razu sobie lecimy, wiecie co, tam gdzie trzeba. Oczywiście ja tutaj pomijam te wszystkie stworki. Tak, i teraz tak, tutaj gdzieś jest zaraz wyjście, czekajcie, uzupełnimy. A, mam pełne, dobra. Czyli to było niepotrzebne, ale niech będzie, niech będzie. Czekajcie, gdzie to było dokładnie? Tutaj jest chyba wyjście do tej gwiazdki, tak mi się zdaje, i tam chyba właśnie... tak, to jest tutaj, zaraz wam pokażę. Trochę źle zrobiłem, że ostatnio tego nie... mogłem to od razu właśnie, jak ostatnio przechodziliśmy ten świat, od razu zdobyć i byśmy mieli to z głowy, ale dla tych, którzy nie wiedzieli, mogą od razu właśnie tak zrobić. Tutaj jest, słuchajcie, takie ukryte przejście. I zaraz wam pokażę, gdzie. Trzeba się dostać na górę. Zresztą tu chyba byliśmy ostatnio, tylko że ja nie rozwaliłem jednej ścianki, dlatego nie wiedziałem. Dlatego nie dostałem się do tego skarbu. Zaraz zobaczycie sobie. No właśnie. Trzeba mianowicie stuknąć, widzieliście, w tą ściankę. Ona się tak troszeczkę przewróci i tutaj te dwoje takie oczu, bo to są oczy po prostu Sfinksa, otworzą się. Okej, zobaczcie, jesteśmy na samym szczycie Sfinksa. I teraz trzeba tutaj zlecieć. Mamy ten skarb. Tylko jak widzicie, pojawił się Kamek. Co on tam do nas gada? Dobra, musimy stoczyć z nim walkę. On troszeczkę tutaj zmieni warunki, wiecie co, nie będziemy... Znaczy, pozamienia nam wszystkie naklejki w takie kapcie jakby. No i praktycznie... moglibyśmy go od razu, gdybyśmy mieli od razu te naklejki najsilniejsze, to moglibyśmy go jednym ciosem wyeliminować, a tak to będziemy musieli się męczyć trochę. Chociaż walka i tak nie powinna chyba trwać długo.
Okej, okay, dwie są naklejki, trafiłem. Więc będziemy mogli dwa ataki zrobić. Oczywiście te ataki klapkowe. Tak to wygląda. On ma 20 hapców. 20 hapeków. 4 zabraliśmy. Okej, okay, jeszcze raz. Pięknie, 3. Ekstra, ekstra, ekstra. Tak. To akurat go nie trafiło, ponieważ on jest w powietrzu, ale to był dodatkowy cios za to, że 3 razy ten sam blok trafiliśmy. No i słuchajcie, zostało mu tylko 8 HP. Użyjemy jeszcze 2 razy tego klapka. No jeszcze jeden taki dobry atak i będzie po nim. Kurczę, teraz słuchajcie, teraz jak on się podniósł, nie bardzo go trafię. Monetki, fajnie. Też 3 ataki udało się uzyskać, ale nie wiem, czy to coś nam da. No właśnie, nie dostaniemy go. Musimy czekać turę, aż on tutaj zejdzie troszeczkę niżej. No jeszcze nie chcę zejść. Kurczę, akurat teraz jak mam te 2 ataki jeszcze. No nic, musimy to, wiecie co, przeczekać. Teraz powinien chyba już wrócić. No jest, w końcu, okej. No to zaraz go dobijemy. Aj, nie trafiłem jeszcze. Kurczę, jeszcze jedna tura będzie. Jak na złość, jak na złość. Jego ataki praktycznie... praktycznie jeden atak ma tylko kamek, więc... więc... on nie jest jakimś wymagającym przeciwnikiem. Jest bardzo prosty, tylko że bardzo irytuje to, że... nie mamy tych naszych naklejeczek i musimy się tutaj bawić klapkami. Dawaj, kurczę. W końcu, okej, mamy go z głowy. Dobra, bierzemy ten skarb i spadamy do naszego bossa. Tam jeszcze nas troszeczkę czeka, ponieważ dojście do niego też trochę zajmie. No ale najważniejsze mamy. No i fajnie. Naklejki wróciły, słuchajcie, do swojej oryginalnej formy. Poukładane. My zabieramy ostatnią właśnie tą główną naklejkę, która nam odsłoni. Zaraz sami zobaczycie, nie będę zdradzał. Sami zaraz zobaczycie, co to będzie. No i pięknie. Wróciliśmy sobie. Dobra, wyjdziemy chyba tutaj od razu, wiecie co? Jeszcze coś wam pokażę. O, właśnie. Tu jeszcze jest właśnie 5 HP. Przyda się na bossa. Będziemy mieli już ile? 50 chyba, tak? Tak jest, 50. No i dobra, teraz już słuchajcie, możemy legalnie wyjść z tego świata i udać się właśnie do naszego głównego bossa. Drybake Stadium, tak? Drybake Stadium, to się tak zwie. Zaraz wam pokażę, po co były nam potrzebne te 3 skarby. Właśnie po to. Tutaj jest taka naklejka składająca się z 3 elementów. Trzeba to po prostu ułożyć w taki kwadrat. No i reszta zacznie się robić sama.
pięknie. I jeszcze jedna. Tak, jak widzicie, utworzyło nam to bardzo dużą, taką piętrową wieżę. I tutaj musimy oczywiście się na sam szczyt dostać. Naglejki lepiej zbierać, ponieważ tutaj, zaraz zobaczycie, trzeba właśnie zwracać uwagę na te rysunki, słuchajcie. Tu akurat mamy takiego jakby Toada, nie wiem, te ludzio, muszromy, nie wiem jak oni tam się zwią. Mają po prostu takie ręce, widzieliście, tak w te miejsca musimy powklejać naklejki prawidłowe właśnie. One widnieją tutaj na tych ścianach, więc trzeba je tam znaleźć. Ja już wiem, jakie tutaj muszą być, ale nie jest to skomplikowane, bardzo prosto znaleźć. Jeśli ktoś oczywiście nie wie, no to może skorzystać z mojej solucji tutaj. Okej, correct. I mamy wejście, słuchajcie. To jeszcze sobie weźmiemy. I co? Lecimy wyżej. Dobra, młoteczek. I bucik. Standard. Ale shiny. Shiny jump i shiny hammer. Dosyć fajnie. Okej, wychodzimy oczywiście na drugim piętrze. Teraz tak, słuchajcie, tu jest ukryte przejście, trzeba... Od razu można pójść pod tymi po prostu, pod tą ścianką. Tylko trzeba tak uważać, żeby się nie utopić w tym piasku. Mamy tutaj naklejkę, słuchajcie, to są drzwi. Jakieś tam wejście, no drzwi, no wejście po prostu, jakieś wrota. One będą potrzebne, żeby się dostać dalej, więc od razu radzę je sobie tutaj zabrać. I możemy wracać. Teraz troszeczkę jest ciężej, bo pod prąd płyniemy w tym piasku. No ale jakoś sobie poradzimy. No, tamci wyskoczyli, widzieliście, ze ścian. No, przeciwnicy. Jakieś hieroglify, które ożywają. Okej, ktoś tam rzuca. No ale udało się minąć. Ha, fajnie, pięknie. Tu jest miejsce właśnie na naklejenie tych wrót. Ale zaraz wam jeszcze tutaj sprawdzę. Właśnie naklejka jest. I chyba to wszystko, tak. Więc możemy sobie skorzystać z tego, co przed chwilą zdobyliśmy. No i to nas zaprowadzi chyba kolejne piętro wyżej. Tak jest, słuchajcie, jesteśmy przy windzie, więc fajnie. No to co, wyżej, nie? Lecimy. Dobra, teraz tak. Zaraz sobie pójdziemy najpierw w lewo, słuchajcie. I tutaj mamy, słuchajcie, kolejnego
Kolejne po prostu miejsce na te naklejki, gdzie mamy je przykleić. W sumie, zaraz zobaczymy. Dawaj następną. No i fajnie. Powinno być dobrze. Okej, słuchajcie, mamy wejście kolejne. Nawet szybko idzie. Zaraz powinniśmy być na samej górze. Ognisty młotek, przyda się. I power. Spadamy, spadamy stąd. Nie będziemy się tutaj bawić w te waleczki. Okej, tutaj widzicie, jest piaskiem pozasypywane troszeczkę. Ale są takie przejścia, gdzie... troszeczkę poukrywane, ale... jakoś tam znajdziemy je, oczywiście. Lodowy, lodowy, lodowy. Dawaj, 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 dawaj. Okej, fajnie. Icy Flower. Tutaj jest, słuchajcie, zaraz wam pokażę. Ukryty Luigi. To jest takie poboczne zadanie, można to wykonać. Tylko zaraz wam pokażę. Tutaj trzeba oczywiście to odwrotnie przykleić i tyle. Spowoduje to, że piasek się wypełni nam po prostu... no wypełni tutaj tą dziurę i tyle. Tam troszeczkę się w środku pozmienia. O właśnie, zobaczcie, w ten sposób. Luigi gdzieś tu powinien być, czekajcie, czy to było na tym piętrze? Skrót. Możemy tu oczywiście, wiecie co, skorzystać, bo... później nie będzie trzeba wracać taki kawał, w razie co. Wyjdziemy oczywiście na początku tej rundki. Ja tam wracam, nie mam po co w ogóle wychodzić stąd. Wszystko mam przygotowane, więc spoko. Ou. Oberwałem. Dobra. Tu chyba, o właśnie, w tym miejscu jest Luigi. Wystarczy go odkleić i tyle. On sobie ucieknie. Nie wiem dokładnie ilu ich jest tutaj w tej grze. Oni są poukrywani. Czy coś się za nich dostaje? Też nie wiem. Możliwe, że tylko dla swojej satysfakcji można to zrobić. No jak tam gdzieś go spotkam, to oczywiście odkleimy go. No ale jak gdzieś miniemy, no to wiecie, nie będę tam jakoś szczególnie się nad tym zastanawiał. I przejmował tym, że go nie znaleźliśmy. Najważniejsze właśnie tutaj przejść. No i dobra, słuchajcie, po tym piętrze powinniśmy być już na samym szczycie, tak mi się przynajmniej wydaje. I chyba tak będzie nawet. Tam nas czeka walka z bossem. Oczywiście radzę przygotować się troszeczkę do tej walki i zdobyć te najlepsze naklejki. Je można oczywiście kupić w naszym mieście, ale można też iść i za darmo sobie zdobyć, tylko trzeba po prostu pochodzić po tych poprzednich światach. I one są zawsze w tych samych miejscach, w których były. Dobra. To są główne wrota. No i jesteśmy gotowi. Fajnie, jesteśmy gotowi. Tutaj mamy jeszcze sejwik. Ale lepiej skorzystać, wiecie co? W razie co to możemy sobie wczytać tą grę.
Naklejki poukładane. Dawaj jeszcze to. Pozbieram sobie. No i jesteśmy, słuchajcie, jest ta główna naklejka, ta królewska naklejka. Więc lecimy po nią. Ok, słuchajcie, zaczynamy. Wydaje mi się, że to jest jeden z mocniejszych bossów, przynajmniej tutaj. Znaczy, tak mi się wydaje, bo powiem wam szczerze, że później, w późniejszym etapie gry, nie miałem takich problemów z resztą bossów, jak z tym. Ale po prostu trzeba wiedzieć, znać technikę na niego i tyle. On, słuchajcie, będzie się wynurzał stopniowo. I chyba każdy jego ten odłamek tego ciała, czyli każda ta kulka, posiada 50 punktów życia. Najlepiej jak najszybciej zlikwidować go, żeby nie był wysoki, ponieważ jak on się na nas obali, to nas sparaliżuje, słuchajcie. Nieraz było tak, że sparaliżował mnie na 3 tury i w tych 3 turach mnie wykończył. Nawet nie miałem szansy się podleczyć, więc trzeba jak najszybciej pozbyć się tych jego kulek. I tyle, żeby był jak najniższy. Później już będzie z górki. No zobaczcie, w tej chwili już powinien mnie chyba trafić. Tak mi się zdaje, albo jeszcze nie sięgnie. No nie wiem, nie pamiętam tego. Okej, mamy dwie naklejeczki. Będziemy mogli sobie wykorzystać. Weźmiemy te dwa młotki. No właśnie, tu już mnie trafił. Mam nadzieję, że nie sparaliżuje. No jeszcze nie, jeszcze nie. Ma dosyć dużo HP, prawie, no 300, 300. Ona będzie stopniowo się tam obniżać. Poprzez właśnie eliminację tych kulek jego. Dobra, użyjemy sobie, wiecie co, tych mocnych naklejeczek. Żeby troszeczkę mu tutaj tego życia skroić. Kij baseballowy. 45, pięknie. 35, pięknie. I 30. Słuchajcie, wcześniej nie miałem tego kija, więc radzę wam go sobie tutaj zdobyć. Zobaczcie, co się stało. Już praktycznie jest wykończony. Zostało mu 150 ogólnie, zobaczcie. Obniżyło się z 300 na 150 HP, ponieważ te trzy kulki wyeliminowaliśmy i teraz chyba jest już w najwyższej swojej formie, więc nie będzie mógł nas tutaj spłaszczyć, bo nie sięgnie. Okej, 3 razy muszrom, przy okazji się podleczę, fajnie. Za darmo jeszcze. No i powinniśmy go teraz już bez problemu wykończyć. Czy mam tu coś mocniejszego? Dobra. Dajesz, 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 dajesz. Fajnie, pięknie. Excellent. 33 życia tylko zostało. On chyba się podleczy w tej chwili. Ile? 10. Niedużo. Mogłem tego nie używać, bo i tak jeszcze dwie naklejki miałem, ale mniejsza z tym. Kasę mamy, jak co to.
Użyjemy sobie zielonego stąpnięcia i... A, niech będzie lodowy kwiatek. Ekstra, 10 punktów. 2, a, słabo. Kwiatek jest słaby. On już się nie podniesie po... To ostatnia jego kulka, która została, czyli głowa. Dobra, dwa ataki. Zobaczymy tą kulkę, wiecie co? No nie, znowu. Kurczę, trzeba go szybko wykończyć. Okej, fajnie, 3 ataki. Mam nadzieję, że w tej turze go już zniszczymy. Shiny Jump, niech będzie. Myślę, że... Dobra, niech będzie taka kombinacja. I 16 życia. 13, fajnie. Mam nadzieję, że go tym wykończymy. 7. Nie. Dobra. Jeszcze 3. Jeszcze tylko 3 punkty. Ale tutaj już chyba powinniśmy tym zwykłym bucikiem zrobić. Pięknie jest. Fajnie. Słuchajcie. Mamy bossa z głowy. Udało się. Dobrze, kochani, ja tutaj was zapraszam jeszcze na historię, jak to się stało, że właśnie ten zdobył tą koronę, właśnie ten nasz przeciwnik. No i żegnam się z wami, zapraszam na kolejne odcinki. W kolejnym odcinku oczywiście zaczynamy kolejny świat, czyli 3-1. No i na razie, trzymajcie się, cześć!